Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w nowej miniserii na kanale, jaką jest New Arcline, czyli gra, która właśnie wylądowała do wczesnego dostępu na Steam. Czymże ona jest? Moi drodzy, podobno połączenie Baldura i Arcanum, czyli nowy RPG, steampunkowy RPG z elementami magii, elementami fantasy, dużo maszyn, wiecie, mechanizmów przeróżnych, także steampunk pełną parą, tak bym mógł zażartować na start. Słuchajcie, zaczniemy nową grę, zobaczymy, z czym to się je. Wiecie, rzucanie się i mówienie, że inspirowaliśmy się Baldurem, coś musi znaczyć, więc sprawdzimy. Aurelius Ventus, aha, tutaj zmieniam tylko imię naszego Finlay Steamfist. Dale, po prostu Dale będziemy zwyczajnie. Postać się w kobieta lub mężczyzna. Czekaj, co mi? Dale Copperbird. Po prostu Dale. Voice. Niech będzie coś takiego. Rasa, elf czy człowiek? Elf czy człowiek? Elfy. Zręczność, człowiek. Zmysły przetrwania. I jeżeli chodzi o statystyki, widzę, że człowiek ma o wiele więcej siły. Wszystkiego po trochę ma człowiek. Zagram sobie człowiekiem, bo ja nie wiem, w co będę chciał rozwinąć swoją postać. I myślę, że to będzie rzeczywiście miało jakiś sens. Tylko czy ja mogę zmienić, nie wiem, klasę postaci, coś takiego? A jest później, klasa jest, dobra. Zacznę od klasy. Mamy Diesel Engineer, Voodoo Shaman. Aha, czyli są dwie. Diesel Engineer, Master in Firearms and Creator of Cutting Edge Diesel Gadgets, czyli broń palna oraz jakieś tam gadżety, a Voodoo Shaman specjalizuje Spellcaster, tak? Klątwy. Nie, wiecie co, zagramy sobie, jak to jest steampunk, zagramy Diesel Engineerem. Traity, teraz mamy tak, Scholar, czyli uczony, szpieg gildii, inżynier. Są różni. Inżynier, jakby szef. Moja rodzina wyprodukowała nową technologię przez generację. Moja rodzina zajmuje się produkcją technologii przez całe generacje. Dobra, jesteś naturalnym innowatorze. Intellect, Constitution i Diesel Technology plus 20. Jakbym dał Steam Guild Engineer, czyli jestem inżynierem gildii parowej. Technologia Steam Technology. A tutaj jest, zobaczcie, tu jest Diesel Technology, czyli tu jest silniki, tu jest parowe Monster Hunter. Nie wiecie co, zagramy sobie jako Steam Guild Engineer. Dobra, statystyki. Za co odpowiada siła? Siła odpowiada za maksymalne punkty zdrowia i to, jak posługuje się ciężkimi broniami, wręcz. Zręczność. Okej, broni z diesla silnikowymi, no to jednak pójdziemy tutaj, bo ja będę chciał mieć to dodamy trochę zręczności, bo chodzi mi o broń palną. Percepcja, oczywiście chcę mieć percepcję. Constitution, jeden punkt może być. Wisdom, intellect wyżej. Jeden punkt w siłę, zręczność, constitution, intellect, co jeszcze robi? Woodu, weapons tylko i jeszcze obrażenie krytyczne i Tesla technologii, czyli mamy różne technologie, mamy Tesla, czyli elektryczność pewnie, tak. I dobra, Celestial Magic, nie, damy dużo w tą zręczność. I teraz jeżeli chodzi o skill pointy, 40 diesel technologia, insight, czyli takie nasze zmysły, przeczucie, perswazja, charm, czyli nasz taki urok osobisty, mockery, czyli jeżeli będziemy manipulacja, deception, bardzo fajne rzeczy są tutaj. Dobra, na pewno chcę sleight of hand, czyli żebyśmy mogli jakieś triki zręcznościowe, no to mam trochę zręczności, więc dodam sleight of hand nawet tak o 5 punktów. Knowledge, dajmy o 5 punktów. Teraz tak, jeżeli chodzi o diesel technology, dodajmy sobie jeszcze z 5, chociaż ja mam dużo już. Perswazję dodajmy z 5. Insight mógłby być dobry nawet. Obserwacja. Percepcja. Tutaj będzie z tego. No to dodajmy sobie. Percepcję w takich grach chcę mieć nawet dość wysoko. Niech będzie 10. Wydaje się to spoko, to co zrobiłem. Jeszcze mam skill pointy do rozdania. Percepcji nie możemy. Aha, bo niektórych rzeczy nie mogę dodać więcej.
Atletyka. Co mi daje atletyka? Siła to nie. Mockery też nie. Perswazja, Diesel Tech. Dobra, dajmy ten Diesel Tech. Tak będzie bardzo dużo miał. I Insight 5. Dobra. Klasyczny czy Adventure? Klasyczny. Czyli bardzo trudna walka. A te będą łatwiejsze. Nie, nie. Taki, tak jak gra została projektowana. Czyli na tym powinno być to. Czyli z taką normalną, trudniejszą walką. Okej, nie mamy jeszcze tutaj żadnego narratora. Zobaczmy. Okej, złe rządy, dużo się tutaj wydarzyło. Czarnoksiężnicy kontrolują światem. Zostali oślepieni przez własne chciwość. Okej. Nowa era teraz. Era ludzi. Rozpoczęła się złota era technologii, czyli magia odeszła w zapomnienie, jest teraz złota era technologii, która przyniesie prawdziwą przyszłość. Ale zawsze jak się tak dzieje, czarnoksiężnicy nie chcieli poddać się tak łatwo. Dobra, zaczęli przyzywać, no użyli swoich mocy i... Okej, czyli będziemy mieć walkę technologii z magią, w wielkim, naprawdę wielkim skrócie. 35 FPS-ów było przez chwilę. Mam nadzieję, że teraz już będzie okej. No, respimy się na jakimś autolidzie? To jest jakaś ekipa. No dobra, jakimś szpitala jestem, czy o co chodzi? Movement. Investigate. Dobra, delikatnie, co chcę zrobić na pewno? Dźwięk. Dźwięk delikatnie przyciszymy. Coś takiego zróbmy, dobra. Teraz tak. Investigate, zbadaj, co tu się dzieje. Co to jest? Jesteś szczęśliwy, nie zostałem... No, nie rozbiłem się tym zwlakiem. Ten ziomek w środku nie miał tyle szczęścia. Mogę to przenieść, albo spróbujmy... Okej. Okay. Musimy uwolnić tego ziomeczka. Spróbujmy uwolnić go. Niestety nie dał rady. Dobra, Stranger, pogadajmy z tobą. Musi być to. Czy mogę ci jakoś pomóc? Pomóc mi? Śmieję się. Nikt nam nie może pomóc, nawet Weavers. Jesteś Weavers, to jest chyba jakaś organizacja. Czy widziałeś, co się wydarzyło? To samo, to ja powinienem ciebie pytać. Z tego co wiem, to ty jesteś odpowiedzialny za tą katastrofę. Ale to nie ma znaczenia. Koniec jest blisko. Widziałeś, jak zmienili się w te potwory? Teraz rozumiem, zasługiwaliśmy na to. Czyli oni zmieniają ludzi w jakieś potwory, tak? Czego szukasz? Mojego pierścienia. Po tym, co stało się w mojej żonie, to wszystko, co jest mi... Dobra, musi gdzieś tu być. Dobra. Take care. No, on szuka. Może ja znajdę pierścionek dla niego, co? Jest jakiś ocalały jeszcze jeden. Okej, on nic nie mówi. Tu jest lód do wzięcia, chodźmy. Jest pierścień. Mogę mu dać zaraz, ale to... Ten nic nie chce powiedzieć. Dobra, dajmy mu ten pierścień, bo znaleźliśmy. Znalazłem, znajdę. Proszę, znalazłem twój pierścień. Jego oczy się rozszerzają. My dziękujemy ci. Myślałem, że coś dostanę jeszcze. Zbierz swoje rzeczy. Gdzieś jeszcze moje rzeczy tu muszą być, tak? Dobra. Kamień. Kamień jest jako broń? Nie. Tu są kolejne. Tu jest dużo lutu. Dobra, pytanie tylko, czy ja... Zerknijmy na gameplay. Tutaj streamer safe mode. Tak, to się przyda, jeżeli... Mają mi tutaj wyskakiwać jakieś rzeczy, które lepiej nie pokazywać na YouTubie, to zróbmy to.
Dobra. To co, trzeba to przewrócić, żeby było. Tu jest jakiś potwór, co to jest? Jest jednak narrator. Which suggests mobility. But closer scrutiny reveals that it is in fact a section of an airship's deck. No dobra. Przejdziesz tam? Jak się tam dostać? Już się chyba nie dostanę, co? Przejdź w tym kierunku w takim razie. Mogę szybciej iść? Nie mogę, chyba póki się nie wyleczę. Pickpocket, mógłbym go okraść. Do Survival mi nic nie chcę nic powiedzieć. Jedziemy tutaj, tu jest jeszcze ktoś. Henry. O. Dobra, jest para, no to trzeba to będzie zrobić, żeby te pary się pozbyć. Tylko chcę zobaczyć, czy ja mogę z tobą pogadać. Obserwacja, sukces. Rzuty kością, no powiem wam, no dobra, jak Baldurze. Nie lubię grać w takie gry, jeżeli jeszcze wiem, że jest niedorobione, nie? Że tutaj powinien być narrator, tutaj tego dźwięku nie ma, nie słychać tych ludzi, zobacz, ona tutaj nie ma jakiegoś voice actingu. No nie lubię czegoś takiego, ale... Dobra, idziemy. Jest ktoś ranny przede mną. Smok. Jest ranny, płacze z bólu. Jakaś wielka metalowa... metal wystaje z jego nogi. Jest zbyt późno, żeby mu pomóc. Cię halucynuje. Kto ci to zrobił? Kto to kurwa obchodzi? Krwawie. I nie mogę ruszyć mojej nogi. Pomóż mi. Nie mam na to czasu. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Był jakiś rozbłysk i coś mnie uderzyło. Nie mam na to czasu. Jeśli natknę się na kogoś, wyślę, żeby ci pomógł. Proszę, błagam. O, dziwne. Nie mogę mu pomóc. Może jakbym grał jakimś medykiem, nie? Ciekawe, co jakbym wybrał tego maga, to bym może startował w innym miejscu, co? Tutaj nie mogę. Investigate. Czy mogę mu pomóc? Athletic. Spróbujmy go wciągnąć. Atletyka. Ja mam atletyki 20. Potrzebuję przynajmniej... Muszę wyrzucić na kości 10. Ale mam minus 10, no zobaczmy, czy się uda. Fail, nie udało się, musiałem tutaj. Niestety spadnie. Upsi. Niestety, nie udało się mu pomóc. Tutaj mi nic nie powie, tutaj mogę się spojrzeć na coś. Na te ciała, to są roboty chyba. Czy możesz mnie wyleczyć? Co tu się stało? Czy możesz mnie wyleczyć? Nie, przepraszam. Nie mogę zbyt wiele zrobić w tym momencie. Brakuje mi zapasów. Czego ci brakuje? Co tu się stało? Zaczęło się tak nagle, wszystko było ok. No dobra, take care. Myślałem, że ona może by mnie wyleczyć, albo tego ziomeczka. Egzamin. Ta maszyna nie pracuje. Użyjmy tego. Mogę jej użyć? Wyleczyłem się. Teraz coś powiesz? Nie, patrzę, wyleczyłem się tą maszyną. Podstawowe rzeczy mogła zrobić. No to co, wchodzimy tutaj. Dobra, teraz tak, jest lód jakiś, tutaj coś łazi. Dolar. Zbierzmy wszystko. Spójrzmy, tutaj mogę coś użyć. At first glance it seems to be a passageway, but upon closer examination you see that the entire framework is leaning heavily against the wall. Okej, najpierw myślałem, że to jest... A single misstep could lead to the collapse of multiple structures. Mogę to zawalić, jak będę tylko chciał. Best try and find a safer route. Okej, czyli tutaj nie jestem w stanie... Mógłbym to... Czekajcie, tu jeszcze coś mogę zrobić. Mogę to... Wydaje się jako łatwe przejście, ale jakiś jeden krok i może się wszystko zawalić, nie? Ok,
Czekajcie, bo klikanie w to jest jakieś dziwne. Zobaczmy. O, teraz. Plakat. Nowa arka, nowa cywilizacja. Kim jesteście? Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Co spowodowało ten ogień? Kto wie? Wiele rzeczy może tutaj wybuchnąć. Okej. Tutaj care, tyle. Ja nie będę się skupiał jakoś bardzo na tych dialogach. Także przejdziemy sobie tutaj. Wiecie, chcę zobaczyć, jak ta giereczka rzeczywiście wygląda, czy tutaj warto. Słuchajcie, no to idziemy górą chyba w takim razie. Nie, bo ogień, aha, stąd przyszedł teleport. Jestem z tej strony. Ognie nie pominę. Może tędy przejdę, co? Tak, rzeczywiście, tędy będzie łatwiejsza droga. Wow, coś mi tutaj buczy. To ty, chory pojebie. Nie mogłeś nam dać żyć? Mogłeś nam darować nasze życia? Mógłbyś? Teraz wszyscy są martwi dzięki tobie, Steven, Mary, nawet mały Joe. Nie zamierzałem nikogo... nie zamierzałem nikogo skrzywdzić. Śmiało, zaatakuj mnie, zobaczmy, co ci się stanie. Wiedziałem, że jesteś... Okej, zawalczymy z nim teraz. W twoim zdziwieniu, ten człowiek... oczy tego człowieka pojawiły się łzy. Pozwólmy mu mnie uderzyć, czy skontrujmy ten atak? Skontrujmy może. Uda się? Atletyka? Udało się. Kontrowaliśmy jego atak. Dobra, płaczę jak dziecko. Jestem stworzony do tego. Cała ta przemoc. Po co? Do czego to prowadzi? Proszę. Po prostu daj mi odejść. Okej, czyli są takie wybory. Tu mogę coś użyć, ale tu też mogę coś użyć. Skarb jest zamknięty. Czekajcie, skarb jest zamknięty. Ale nie mogę tego zebrać, nie? Dlaczego wcześniej tego nie znalazłem? Teraz są już nic nie warte. Zobaczmy, mogę spróbować. 25% szans, że tam wejdę. Bo survival boy. To nie próbujemy tego. Co wy robicie? Uratujecie go? Panowie, chyba nie czuję swoich nóg. Chyba lokomotywa zaczyna się ruszać. Pomożemy ci. Że ja mam coś wymyśleć? Co mam wymyśleć? Nic nie mogę zrobić z tą lokomotywą. Dobra, wchodzimy dalej. Śmieszne te portale takie. Sprawdźmy to ciało. No dobra, no rzeczywiście jest to bardzo podobne, jeśli chodzi o sterowanie i wszystko. Otherwise it would have rolled on and crashed long ago. The ignition key is. You must either search for the key. Okej, muszę albo znaleźć klucz, albo spróbować inaczej to rozwalić. Może poszukamy tego klucza zaraz. Jest tu jakiś... Proszę, pomóż mojemu małemu tamiemu. Dobra, zbadajmy ranę. Co możemy zrobić? Survival. Zatamuj krwawienie. Spróbujmy. Udało się. Urwaliśmy kawałek tkaniny i zatamowaliśmy mu krwawienie. Dobra. Dostałem klucz do samochodu. Okej. Jeszcze to ciało chcę sprawdzić, bo nie sprawdziłem go? Nie. Dobra, mogę otworzyć teraz samochód. Okej, czyli po to, żeby... Myślałem, że będę coś z niego wyciągał. A to zwyczajnie sobie drogę. No dobra, ale zobaczmy tam. I tam już nic nie ma. No, idziemy tutaj. Powiem wam tak, nawet UI jest bardzo podobny. Dolar.
Empire, plague. People began to rust from the outside in, transforming into hideous, decaying iron. Nie mogę z nim pogadać? No, nie żyje i tak. Myślałem, że mogę mu pomóc. Przepraszam, nie mogę iść z tobą. Bardzo się boję. Dobrze ubrany. Leży na kamieniu. Przeszukajmy go. Tylko recepta na leki dla Jeroma Glastora. Wszystkie pieniądze zostały wzięte. Pamiętaj, mężczyzna. Na trzy. Raz, dwa. Persuazja. Mogę ich przekonać, że uda nam się stąd wydostać. Przekonajmy. Udało nam się przekonać ich? Nie udało nam się przekonać ich. To co oni zrobią teraz? Skoczą pewnie. Chodźmy, kochanie. Raz. Okej. Tych nie uratowałem. Zobaczmy, co jest tutaj. Zbliżamy się do jakiegoś smoka. The war didn't take place on our soil, but the aftermath reached us nonetheless. Previously unseen magical creatures began harrying our village time and again. The nearest technologist outpost, the Fire Shrapnel, extorted taxes from us in exchange for protection, but did nothing to actually protect us. What an elaborate account. But tell me, why are you not content with existing literature on this subject? Wydaje mi się, że my tworzyliśmy coś i to coś wybuchło, coś się tutaj stało. Dlaczego? To jest osobisty dziennik. Gdzie? Co? Gdzie jestem? Kim jesteś? To jest osobisty dziennik i nie, a ja nie mogę zapisywać moich myśli. Być może przekażę je dalej, kiedy umrę. Ponieważ te historie, które zostały przekręcone, aby wspierać reżimową agendę. Powiem to. Ciekawie. Ale idźmy dalej. Wiele z tych historii są rzeczywiście prowokacyjne, na przykład. Codziennie widzę kolejną, jestem świadkiem, jak kolejna rodzina sprzedaje wszystko, aby przejść do tego nowego świata. They claim the people are overjoyed, but why do we never hear a word from them? I cannot shake the feeling that the world is falling apart on all sides and the powerful care not in the slightest. Kiedy wszystko jest zastępowane przez maszyny i mówią, że ludzie teraz cieszą się z wspaniałym życiem, ale dlaczego nigdy o nich nie słyszymy? Do you realize that this passage by itself justifies a quite harsh sentence? Ale taka jest prawda, prawda? Czy rozumiesz, że te słowa są dość... No, nie jest zadowolony z tego tonu, albo mówi, że to może zostać źle odebrane. Ale taka jest prawda, prawda? To dopiero początek. Każda strona jest... Na każdej stronie rozpisane są właśnie takie teorie i pytania. Czy się nie zgadzasz, panie Dane? Zgadzam. Nie zgadzam się. Czy zgadzasz się, że takie rzeczy mogą być zagrożeniem dla świata? Nie zgadzam się. Widzę, widać, że wiesz, co się dzieje. Wszystko do twojej ignorancji. Każdy, kto to by trafił, wierzył w ciebie. Każde wydarzenie prowadzi nas do tego punktu.
responsibility. I nawet nie mam w tobie czci, krztyny odpowiedzialności, prawda? Chociaż mogę wszystko naprawić. Idziemy w zaparte. Chociaż mogę wszystko zaprawić. Poczekaj, to jest jakieś niezrozumienie. Tak, masz rację. I nie zmieniłbym ani... Nie zmieniłbym ani... niczego bym nie zmienił. Gdybym mógł. Każdy z tych notes perfectly illustrates your insistence on meddling in matters which do not concern you. Wszystkie te notatki doskonale ilustrują ciebie i to, że nie, masz to gdzieś. Przeczytajmy kolejną. Coś dziwnego się tu dzieje. Mogę to poczuć. Każdy rozmawia o tym, że ludzie giną. I coś mówią o jakichś dziwnych eksperymentach. Nawet jeśli to jest prawda... czyli okej, ja tych ludzi chyba prowadziłem do nich, mimo że się domyślałem, że coś może być z nimi nie tak. Wszystko w imię progresu. Co dalej? Potwory? Behind your conclusions. Interesting. Daj mi mówić, przestań. Kim jesteś i dlaczego wytryniasz nos w moje personalne zapiski? Kim u diabła jesteś? Dalej czyta. In curious ways, if a problem doesn't directly affect us, we tend... Jest jakaś plaga, iron plague, to plaga żelazna, która się rozprzestrzenia. Helen, moja pierwsza ukochana, zmarła kilka tygodni temu. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Jej rodzice nie odwiedzają jej grobu. Obawiają się, że też zostaną zarażeni. Wujek Wiktor... nic, nie odezwał się przez tydzień. Jego skóra zmieniła się. Modlę się na cud, ale one są rzadkie w tym świecie. Teraz o cioci, że ciągle się śmiała, nawet jak plaga zżerała ją. Jeżeli jest jakakolwiek szansa, aby uratować ich przed tą śmiercią, zrobię to, bez względu na koszt. Wychowali mnie, koniec końców. Nie mogę stać i nie robić nic. Musiałem coś zrobić. Ej, oddaj mi moje notatki. Nie, mnie to ciekawi, więc niech czyta. Musiałem coś zrobić. Cisza. A co o tym? Na środku, dlatego chaos, moja podróż poprowadziła mnie do spotkania z zarówno magów, jak i technologów. Czy możemy tak źle traktować kogoś tylko dlatego, że jest ktoś inny? Dlaczego nie powinniśmy znaleźć jakiejś wspólnej ziemi? Binding reality where our only hope to stop this cruel fate from destroying us all. How dare you challenge them? Okej. No, nasz bohater nie wierzy w tą wojnę między tymi. Uważa, że w pewien sposób, że powinniśmy się zjednoczyć, szukać, wspólnie działać. Jeżeli nie ja, to kto? Dalej stoję przy tym, co mówiłem. Wojna jest zła. A teraz przechodzimy do dowodu, że ty jesteś tym, który to wszystko zaczął. Jest dla nas nadzieja. Czerwony... szybko to leci. Jest jakiś sposób, który Czerwony Simon powinien zrobić coś. Zdecydowałem, aby zaryzykować. Nie chcą za dużo w zamian. Zadanie nie powinno być trudne dla kogoś jak ja. Tu to jest, twoje własne słowa. Jesteś niczym, jak tylko złodziejem.
Wszystko poprzekręcałeś. To nie jest to, co ja napisałem. Cisza. To jest sędzia w ogóle. To są twoje słowa. Przesmuglowałem unwolnied filament, jakiś filament na statek do Nowego Świata. Tam spotkam się z kontaktem Czerwonego Szymona. Okej. Okay. Czyli tutaj jakieś przesłuchanie mam. No dobra, czyli jest jakaś plaga i nasz bohater podejmuje sposoby, aby ją powstrzymać? Kilka miesięcy wcześniej. O! Czyli retrospekcja teraz będzie. Podróż do Nowego Świata, do Starego Świata, ze Starego Świata. You inhale deeply and let the warm sea breeze fill your senses. The cries of gulls fill the air, alongside the chatter of folk on the bustling docks. Your heart quickens with anticipation as you take that first decisive step off the gangway. The new world awaits. But before you're free to embrace this new chapter in your life, there's the customs officer to deal with. Okej, okay. Musimy się spotkać najpierw z oficerem. Czyli co, szykujemy się do wylotu, do wyjazdu, do podróży. With an air of long practiced indifference, he begins to read from a crumpled form. Good day to you, sir or madam. Let me be the first to welcome you to the new world, a place without poverty, hunger or war. Nowy świat, miejsce bez głodu, wojny i biedy. Można stać się każdym. Wojownikiem, magikiem, prezydentem. Razem możemy sprawić, żeby to był wspaniały dom dla wszystkich. Daj mi dokumenty i dołącz się do kolejki. Zrób to, co mówi. Możemy zrób to, co mówi, albo daj mu paszport i czy możemy sobie darować te bzdury. To tak zrobię. We are happy to welcome another human to the new world. People like you adapt quickly. Cieszymy się, że możemy zawitać kolejnego człowieka w nowym świecie. Tacy ludzie jak ty. Bla 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 bla. Dużo dobrego rzeczy trzeba. Muszę sprawdzić, czy nie przenoszę czegoś nielegalnego. Zróbmy to, jak chcę. Surface inspection indicates the new arrival is not a magical being, has no visible signs. Muszę sprawdzić, czy nie jestem magiem. No evident symptoms of the iron plague. Symptomów zepsucia. Any kind of smoke, magical glow, unusual light refraction or other manifestations of. Nie mam żadnych też artefaktów, nielegalnych przedmiotów. Looks like we're done here. Gotowe. Don't break the law and don't join any magical terrorist organizations. Have a good day. Mam nie łamać prawa i nie dołączyć do żadnej organizacji. Poczekaj. Poczekaj, miałem spotkać się z gigantem. Nazywa się Mig Mortizen. Nie wiem, kim Mortizen jest. Ale tam jest punkt spotkania, tam powinien się, tam powinien podejść i zapytać. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, no więc to było nasze małe wprowadzenie, czyli to wszystko było retrospekcja, a teraz będziemy odgrywać te rzeczy, które nas do tego miejsca doprowadziły. Rzeczywiście, gra jest nieco jak Baldur's Gate 3. Teraz pytanie, czy jest ona warta tego, aby o niej tak mówiono. No Baldur podniósł niesamowicie poprzeczkę. Także na pewno jeszcze kilka odcinków zobaczymy. Nie będzie to pewnie cała gra, chyba że rzeczywiście to się rozkręci, ponieważ ja nie lubię grać w gry niedokończone. Balura też, jak wyszedł pierwszy akt, grałem tylko troszeczkę. Stwierdziłem, ok, dość, to jest gra, na którą chcę zagrać i czekałem do momentu, aż gra zostanie ukończona. Jak będzie z tym, będzie też dużo zależało od was, także dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Cześć.